Jedność walczy o swój pogląd i ryzykuje wszystko. Moi przeciwnicy to wiedzą, dlatego nie przebierają w środkach. W dodatku podnieca ich zazdrość, że dzięki własnej pracy zdołałem się wybić. Gdy myślę, jakich perfidnych środków chwytano się w walce ze mną, ogarnia mnie obrzydzenie i pogarda. Urodził się 20 kwietnia 1873 roku w górniczej rodzinie Józefa i Karoliny z domu Klecha, w tej właśnie kamienicy w osadzie Sadzawka, dzisiejszych Siemianowicach Śląskich. Rodzice wychowali go w poszanowaniu dla ciężkiej pracy i polskiej kultury. Mój stryjeczny dziadek, Wojciech Konfanty, pochodził z rodziny typowo śląskiej. A typowo śląska to rodzina to była taka, że wiadomo, te tereny były pod panowaniem niemieckim. Mówiło się w języku niemieckim, ale w języku niemieckim mówiło się w urzędach. A dom wychowywał po polsku. Wojciech Korfanty zawsze wspominał, że języka był uczony przez swoją matkę na żywotach świętych Piotra Skargi. Był jedynym z piątki dzieci, które z racji biedy w rodzinie Korfantych udało się wykształcić. Naukę rozpoczął w szkole ludowej w Siemianowicach, potem w katowickim Gimnazjum Królewskim. Założył tam tajne kółko propagujące polską literaturę i kulturę. Jako młody chłopak, jeszcze przed maturą, zastanawiał się, co to jest za kraj, w którym on mieszka i jego rodzina. Więc mówi, co to jest? Książeczki do nabożeństwa stare Ślązaczki miały w języku polskim. W domach mówiło się po śląsku, a wychodziło się z mieszkania, z domu, to absolutnie nie wolno było nic po śląsku ani po polsku, tylko trzeba było mówić po niemiecku. Tadeusz patrzył wesół i zacierał ręce. Czy ktoś Zosi poradził wyjść w takiej sukience? Czy instynktem wiedziała, bo dziewczyna zgadnie, zawsze instynktem, co jej do twarzy przypadnie? Dosyć. Zasługę mojego narodowego uświadomienia przypisać muszę też moim profesorom, którzy z ohydzaniem wszystkiego, co polskie, wzbudzili we mnie ciekawość do polskiej książki. Chciałem dowiedzieć się, czym jest ten poniżany naród, którego językiem w moim domu mówiłem. Zakładałem więc tajne kółka, w których rozczytywaliśmy się w dziejach narodu. Pruska policja wpadła na nasz trop. 3 miesiące przed egzaminem dojrzałości za antyniemiecką działalność zostałem wydalony ze szkoły i obarczony wilczym paszportem zabraniającym mi wstępu do jakiegokolwiek gimnazjum. Podnijmy pierś jako pączek pod listem. Wyrzucony z katowickiego gimnazjum, musiał niestety szukać innych możliwości. Znalazł je dzięki znanemu działaczowi polskiemu w Wielkopolsce, Kościelskiemu, który w ten sposób sprawę urządził, że w Wielkopolsce Korfanty eksternistycznie zdał maturę. I od razu poszedł do Berlina studiować na Politechnikę w Charlottenburgu. Z Charlottenburga Korfanty przeniósł się do Wrocławia, gdzie podczas studiów działał w związanym z endecją Związku Młodzieży Polskiej Z, tajnej organizacji pokrywającej siecią wszystkie uczelnie na ziemiach polskich i za granicą, propagującej polską literaturę. On był znany już jako zdecydowany obrońca praw Polski na Śląsku i nie tylko, w ogóle w dzielnicy pruskiej. I gdyby nie ta pomoc ze strony
niektórych profesorów, na ich nazwiska są znane, profesorów niemieckich, to z ukończeniem studiów miałby duże kłopoty. Królewskiego Uniwersytetu we Wrocławiu Korfanty jednak nie skończył, bowiem przerwał naukę na 2 lata. W tym czasie zarabiał jako korepetytor u litewskiego arystokraty Witolda Jundziły, podejmując równocześnie pierwsze dziennikarskie próby w prasie galicyjskiej i warszawskiej. Wraz z Jundziłą zwiedzał Europę. Podczas podróży nabrał ogłady, nieskazitelnych manier i towarzyskiej swobody. Lubił raz po raz zapalić cygaro, lubił grać w bilard, w karty, na ile mu czas pozwalał. Już wówczas ujawniły się publicystyczne talenty Korfantego, który w broszurach publikował teksty piętnujące złą sytuację materialną robotników i podkreślające wagę uświadomienia narodowego Górnoślązaków. Występował też przeciwko hasłom internacjonalistycznym, proponując inną, narodową drogę walki o prawa społeczne. W maju 1901 roku przeniósł się do Berlina, gdzie ukończył studia. Był bardzo zdolny, uczył się języków. Moja siostra dobrze znała francuski i mówiła, że słyszała jego referat i przemówienie po francusku i mówi jak Francuz. Tuż po studiach Korfanty rozpoczął działalność polityczną. Wstąpił do Ligi Narodowej i podjął współpracę z Dziennikiem Berlińskim oraz poznańską gazetą Praca. Został też redaktorem naczelnym Górnoślązaka, gdzie deklarował się jako przeciwnik socjalizmu. W swoich artykułach bardzo odważnie przeciwstawiał się niemieckiej polityce wobec Górnego Śląska. Nic dziwnego zatem, że jego artykuły budziły nienawiść Niemców, przede wszystkim władz policyjnych. Stąd też w 1902 roku został uwięziony we Wronkach. Przywieziono mnie zakutego jak zbrodniarza w kajdany i ubrano w mundur więzienny. Nawet gdym opuścił pruskie więzienie, dozorowany byłem na każdym kroku przez policję. Dość powiedzieć, że pod rządami pruskimi byłem coś 70 razy karany za przestępstwa polityczne. Ile godzin spędziłem na przesłuchaniach? Trudno zliczyć. Nagle pojawia się człowiek, który wyszedł z nizin społecznych, który jest przedstawicielem elity, a przecież elita to Niemcy, on nie był Niemcem, który podkreśla swoją polskość, śląskość, bo śląskość i polskość w jego rozumieniu znaczyło to samo, i który domaga się takich samych praw, jak oni, Niemcy, uważali, że należą się tylko nim. I to w ten czas, w ówczesnych warunkach, to była swoista rewolucja. W tym czasie na Górnym Śląsku niepodzielnie panowała niemiecka partia Centrum, a mieszkańcy Śląska uchodzili za Prusaków mówiących po polsku. Górnoślązacy polskiego języka często nie do końca mieli świadomość narodową polską. Często w ogóle nie mieli świadomości narodowej Polski. Praca dotychczasowych działaczy była nakierowana na to, aby tych ludzi pozyskać, aby tych ludzi przekonać, aby ich wychować na Polaków. Korfanty przyjął zupełnie inne założenie. Mówi, uznał, że już ta praca przygotowawcza jest dostatecznie daleko doprowadzona, aby móc w tej chwili powiedzieć Ślązakom, wy jesteście Polacy. Zbliżały się wybory do Reichstagu. Korfanty dążył do tego, by do niemieckiego parlamentu wybrać posłów z Górnego Śląska, którzy zamanifestowaliby przynależność Górnoślązaków do polskiego narodu. To był polityk nowoczesny i bardzo skuteczny. Polityk, który potrafił wykorzystać szeroko rozumiany, w tym taki PR, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, który w tej kampanii wyborczej prowadził ją w sposób nieszablonowy. Jeżeli zaproponował i powiedzmy produkował wódkę Korfanty, papierosy Korfanty, jeżeli potrafił doskonale przemawiać, wykorzystywać również swój czar i urok osobisty, dochodziło przecież do sytuacji takiej, i to w Górnoślązaku było ogłoszenia, że kobiety bardzo popierały Wojciecha Korfantego, mimo że same nie mogły głosować.
Korfanty kandydował z okręgu katowicko-zabrskiego bez większej nadziei na zwycięstwo, ale wskutek rozbicia głosów niemieckich i przy poparciu socjalistów wyszedł z tej walki zwycięsko, jako pierwszy narodowy poseł Polski ze Śląska. Można powiedzieć, że był to w ten czas taki młody, gniewny ze Śląska, który się pojawił w Berlinie. Jednocześnie, jak go nazywali Niemcy, blond bestie, który był w stanie ostro walczyć na słowa. Tuż po wyborach Korfanty nie bez przeszkód zmienił stan cywilny. Uchodził za przystojnego mężczyznę, który wywierał piorunujące wrażenie na kobietach. Jego przyszła żona, ekspedientka z bytomskiego domu towarowego, Elżbieta Szprotówna, gdy zobaczyła go po raz pierwszy, zawołała: "Mamo, jaki on piękny!" Podobał się kobietom ze względu na swój wygląd, ale także ze względu na to, co mówił i jak mówił. Jeżeli wygłaszał jakieś przemówienie, to z ogromnym zaangażowaniem, dowcipnie, oczywiście z pamięci. Wtedy w ogóle było nie do pomyślenia, żeby ktokolwiek coś czytał z kartki. No i można powiedzieć, to był idol swoich czasów. Porywał kobiety swoimi płomiennymi przemówieniami, tak że wręcz znosiły go z trybuny na rękach, obrzucały go kwiatami. Ślub mieli wziąć w kościele Świętej Trójcy w Bytomiu. W przeddzień ceremonii proboszcz tamtejszej parafii zwrócił Korfantemu ofiarę i uzależnił udzielenie sakramentu od przeproszenia atakowanych księży, którzy odmawiali Polakom rozgrzeszenia za czytanie propolskiej prasy. Korfanty odmówił przeprosin, wyjechał i ożenił się w Krakowie. Z żoną Elżbietą dochował się czwórki dzieci. Wystarczyło, że ojciec tylko spojrzał w ich stronę, to już od razu wszystko było w porządku, ponieważ no, nie potrzebował używać żadnej, jak powiedzieć, siły czy rózgi, żeby temperować swoje dzieci. W latach 1912 i 1918 Korfanty prowadził działalność polityczną jako poseł do Reichstagu oraz pruskiego Landtagu. Po protestach działaczy Centrum Reichstag unieważnił wybory w okręgu zabrsko-katowickim, ale w ponownych Korfanty zdobył dwa razy więcej głosów. Jego odważne wystąpienia zawsze budziły poruszenie. Wywoływały okrzyki nienawiści bądź aprobaty. To też nic dziwnego, że cieszył się estymą człowieka, który w parlamencie tym odgrywa dużą rolę. Tak między nami mówiąc, siedział w parlamencie w ławie obok słynnego posła, późniejszego ojca Zjednoczonej Europy, Roberta Schumana. Ten fakt, który później będzie owocował niejako pewną przyjaźnią między nimi, jest w gruncie rzeczy niczym innym, jak tylko odzwierciedleniem tej właśnie estymy, o której mówiłem, jaką cieszył się Korfanty. W Reichstagu Korfanty zasiadał trzykrotnie. Jego przemówienia potępiające praktyki germanizacyjne w czasie wojny oraz mowa, w której zażądał przyłączenia do Polski wszystkich polskich etnicznie ziem, przeszły do historii. Powiedział, że doszedł do wniosku, że pomoże Wielkopolska i Śląsk należy do Polski. Tylko zostało to wszystko z wiekiem zagrabione. No i wtedy do niego podeszli i powiedzieli: panie senatorze, niech pan nie zapomina, że pan przemawia w niemieckim senacie. Rozpoczął się dla mnie okres walki z rządem niemieckim i pruskim, który miał potrwać lat 15. Do klęski Niemiec w wojnie światowej. Nie zaznałem spokoju, nie miałem wakacji ani wytchnienia. Gdyby nie nasza praca, gdyby nie nasze, a przede wszystkim moje reklamowanie Górnego Śląska dla Polski z trybun parlamentarnych w Berlinie, podczas rokowań pokojowych w Wersalu nie byłoby mowy o prawach Polski do Górnego Śląska i jeszcze dziś jęczelibyśmy pod pruskim jarzmem. Mimo całej propolskiej opcji Korfantego, musimy pamiętać, że to był człowiek Zachodu. Człowiek, który był wykształcowany i wyrósł, wychował się na Śląsku, wychował się w obszarze, gdzie rzeczą normalną była wielokulturowość. Współtworzenie, współpraca.
i godne współżycie kultury polskiej, kultury niemieckiej, kultury żydowskiej. Prawdopodobnie jego rozeznanie wartości militarnej i ekonomicznej państwa niemieckiego sprawiło, że w momencie wybuchu I wojny światowej Korfanty poparł stanowisko proniemieckie, sądząc, iż może to przynieść pewne korzyści polskiej ludności. Na przykład możliwym stanie się utworzenie buforowego państewka polskiego związanego z Niemcami. Jednak obserwując zmieniającą się sytuację na frontach, bardzo szybko wycofał się z tych poglądów. Szukał sojuszników, gdzie się da. I teraz w takich sytuacjach zawsze można stosować dwie oceny. Albo powiedzieć, że on zdradził polskość, albo że on szukał poparcia tam, gdzie mógł znaleźć. Ale w swoim przekonaniu, w dobrej intencji, walcząc o dobrą sprawę. Wraz z końcem wojny Korfanty przeniósł się do Poznania, gdzie wszedł w skład komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Korfanty jest tym politykiem, o którym się mówi, że on powinien objąć obowiązki premiera. Mówi się o tym, że Korfanty kolaboruje z Endecją, przygotowując się do przejęcia władzy z rąk Piłsudskiego. Gdy w grudniu 1918 roku spontanicznie wybuchło Powstanie Wielkopolskie, Korfanty dążył do pokojowego uregulowania konfliktu. Sukces powstania wyniósł go na szczyty popularności. Wielkopolskie na wzór kongresówki nazywano nawet Korfantówką. Sam wybuch powstania wielkopolskiego, można powiedzieć, spowodował Korfanty, ponieważ pojechał po Paderewskiego, przywiózł go do Poznania i chciał, żeby tutaj właśnie jakby zademonstrował tą swoją polskość. No i tak się zaczęło. Kiedy został dekretem naczelnika państwa jakby przeniesiony z Sejmu Reichstagu do polskiego Sejmu, bo przecież wybory jeszcze się wtedy nie odbyły, to wygłaszał pierwsze takie ważne przemówienie, jakby uznające ten Sejm jako ważną siłą Rzeczpospolitej. Potwierdzeniem jego charyzmy i politycznych talentów było lansowanie go przez prawicę na stanowisko premiera, na co nie zgodził się Józef Piłsudski. Kiedy budowano Sejm, to nie tylko był problem z budynkiem, bo znaleziono go w Instytucie Maryjnym dla dobrze urodzonych panien, w sali balowej na Wiejskiej odbyło się pierwsze posiedzenie. Natomiast pojawił się problem ludzi. To Korfanty wylansował m.in. adwokata z Poznania Wojciecha Trąbczyńskiego na pierwszego marszałka Sejmu Ustawodawczego. Był swoistym włodarzem Sejmu Ustawodawczego w tym czasie i odgrywał ważną rolę w promowaniu i w kierowaniu pracami pierwszego polskiego parlamentu w Warszawie. Tymczasem ważyły się losy granic II Rzeczypospolitej. Postanowienia konferencji wersalskiej w tej sprawie tylko w części były zadowalające dla strony polskiej. Odzyskano część Pomorza, lecz ostateczną decyzję co do losów Górnego Śląska alianci uzależnili od plebiscytu, w którym ludność miała opowiedzieć się za przynależnością do Niemiec bądź do państwa polskiego. Pierwsze powstanie śląskie, mające charakter takiego zrywu żywiołowego, koncentrujące się między innymi w okolicach Mysłowic, jak i drugie powstanie śląskie, również zakończone zwycięstwem, bo przecież doprowadziło do daleko idących ustępstw niemieckich, przede wszystkim o policję polityczną, którą Niemcy musieli, oddziały paramilitarne, które musieli z tego terenu wycofać. Te powstania przygotowały w dużym stopniu grunt do działań w okresie plebiscytu, a później do Wielkiego Trzeciego Powstania. Wokół swej siedziby w bytomskim hotelu Lomnitz Korfanty skupił wielu oddanych sprawie działaczy. Kierował propagandą w myśl zasady, iż to kartka do głosowania jest najskuteczniejszą bronią. Mówił: jestem Polakiem, jestem robotnikiem. Wy jesteście robotnikami, jesteście Polakami. Cóż dla was, jaka będzie sytuacja, jeżeli będziecie należeli do Niemiec? Będziecie wyzyskiwani przez kapitał niemiecki. Przyłączcie się do mnie, głosujcie na Polskę. Taka była sentencja owych licznych ulotek, czy też nawet i pieniędzy zastępczych, które drukował Polski Komitet Plebiscytowy jako zastępczą monetę na Górnym Śląsku. W styczniu 1920 roku Korfanty został mianowany przez polski rząd komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku.
Obóz niemiecki wszelkimi siłami starał się wyeliminować go z walki. Niemiecka prasa drukowała jego karykatury, wynajmowano nawet płatnych morderców. Ale Korfanty korzystał z każdej nadarzającej się okazji, by występować publicznie i kierować całością przygotowań do plebiscytu. Na podstawie wyników plebiscytu międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa miała zaprojektować przebieg granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku. Niemcy postanowili go zgładzić. Robili zamachy na jego życie wielokrotnie. Nie udało im się. Były nawet takie listy gończe za Wojciechem Korfantym. Były różne ulotki, w którym życzono mu śmierci. Ale była też ustalona nagroda za jego głowę, 4 miliony marek. Drugiego marca 1921 roku Korfantemu złożył wizytę wysoki oficer angielski. Poufnie przekazał, że Anglicy i Włosi proponują przyznać Polsce jedynie powiat pszczyński, rybnicki i skrawek powiatu katowickiego. Korfanty wykreślił więc nowy projekt granicy, liczony według gmin, w których każda ze stron uzyskała większość. Granica miała biec od Bogumina na północny wschód wzdłuż granicy wschodniej powiatu strzeleckiego, koło Chybia, przez Knieje, przez Kościeliska z Olesnem po stronie polskiej, aż do granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Panie pułkowniku, ja mam inną propozycję. Myślałem o niej długo i bardzo bym prosił, żeby pan ją przejrzał. Była to linia taktyczna. Zdawał sobie sprawę jako pragmatyczny polityk, że jest to linia w dużym stopniu nie do osiągnięcia. No ale gdyby wytyczył linię o wiele mniejszą, to gdzie by ustąpił? Linia Korfantego stała się przedmiotem dyskusji w prasie europejskiej i w kołach dyplomatycznych, ponieważ polskiemu komisariatowi plebiscytowemu udało się umieścić mapę w prawie wszystkich liczących się pismach europejskich. Na podstawie linii Korfantego francuski komisarz generał Henri Laron zaproponował granicę biegnącą przez powiat strzelecki i oleski. Włosi zaproponowali projekt pośredni pomiędzy projektem angielsko-niemieckim a polsko-francuskim. Nadal jednak wszystko wskazywało na to, że podział Śląska zostanie przeprowadzony niekorzystnie dla Polaków. Dlatego też 3 maja 1921 roku na rozkaz Wojciecha Korfantego wybuchło trzecie powstanie śląskie. Kilka dni wcześniej Korfanty wysłał do rządu depeszę. Po plebiscycie wytężałem wszystkie siły, aby nie dopuścić do zakłócenia spokoju publicznego, a ludziom wpajałem wiarę w sprawiedliwość międzysojuszniczej komisji. Tymczasem komisja proponuje przyznać Polsce tylko powiat pszczyński i rybnicki. Czyli innymi słowy, respektuje zaledwie 40% głosów oddanych za połączeniem Górnego Śląska z Polską. Inne powiaty, gdzie ludność wypowiedziała się za połączeniem z macierzą, komisja międzysojusznicza proponuje oddać pod panowanie niemieckie. Wobec tego stanu rzeczy i olbrzymiego rozgoryczenia ludu składam urząd komisarza plebiscytowego. Działał w sposób niezależny od rządu. Nie mógł utrzymywać bezpośrednich stosunków z rządem Rzeczpospolitej, ponieważ to było niezgodne z międzynarodowymi porozumieniami. Musiano ukrywać to, jak na przykład na Śląsk przychodziła pomoc wojskowa, pomoc personalna, ale i także pomoc w postaci materiałów dla oddziałów powstańczych. Po zrzeczeniu się stanowiska komisarza plebiscytowego, Korfanty stanął na czele trzeciego powstania śląskiego. Naczelnym dowódcą wojsk powstańczych został pochodzący z Wielkopolski pułkownik Maciej Mielżyński. Również wielu innych wyższych oficerów sił powstańczych pochodziło z innych regionów Polski i miało stopnie oficerskie w Wojsku Polskim. Jako przeciwnik polityki faktów dokonanych i rozstrzygnięć zbrojnych, po pierwszych sukcesach militarnych Korfanty dał rozkaz wstrzymania działań i czekania na decyzję mocarstw Entanty. W momencie, kiedy doszło do ofensywy na okręg przemysłowy, nagle się okazało, że ta armia powstańcza sobie nie radzi, że powstaniu grozi klęska. Bitwa pod Górą Świętej Anny została przegrana. Polacy oddali tą pozycję. Armia zaczęła się rozsypywać.
Korfanty uratował powstanie, przerywając walkę. Gdy niedołężni wojskowi przywódcy powstania przegrali bitwę pod Górą Świętej Anny, gdy dobrze zorganizowani Niemcy pod wodzą generałów tak na szeregi powstańców napierali, że w 48 godzinach mogli stanąć w Mysłowicach, ja robotą dyplomatyczną doprowadziłem do zawieszenia broni i uratowałem nie tylko powstańców, lecz całą sytuację. Fałszerze historii dziś śmią twierdzić, że przez to zaprzepaściłem Opole i Odrę. Gdyby nie moje zabiegi dyplomatyczne, dziś Katowice nie byłyby polskimi. Człowiek w późniejszym wieku jednak jest dużo bardziej ostrożny, dużo bardziej sceptyczny, nie jest taki rewolucyjny, jakim Korfanty był na początku, wtedy, kiedy zaczynał swoją działalność na Śląsku. Po kilku tygodniach walk doprowadzono do rozdzielenia stron siłami wojsk francuskich i włoskich. 5 lipca 1921 roku zawarto rozejm. Obszar przyznany Polsce powiększony został do około 1/3 spornego terytorium. Na czele delegacji witającej polskie wojsko na ulicach Katowic stanął Wojciech Korfanty. Stronie polskiej przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń. Miało to ogromne znaczenie dla gospodarczego bytu II Rzeczypospolitej. Gdy rozstrzygnął się los Górnego Śląska, Korfanty stanął na czele chrześcijańskiej demokracji, której program opierał się na społecznej nauce Kościoła, zawartej m.in. w encyklice papieskiej Rerum Novarum. Wielu ludzi pochodzących z nizin społecznych, tak jak Wojciech Korfanty, miało jedyną szansę zrobienia kariery, wybierając drogę duchowną, chodząc do seminarium, a później zostając księdzem. W jaki sposób wpływało również na poglądy Wojciecha Korfantego. W 1922 roku Korfanty został wybrany na posła do Sejmu Rzeczypospolitej, jak również do Sejmu Śląskiego. W tymże roku desygnowano go na premiera rządu, z czego jednak zrezygnował ze względu na sprzeciw Piłsudskiego i ugrupowań lewicowych. Cała Polska była jeszcze na etapie polityka XIX-wiecznego, polityka, który najlepiej jakby umarł za ojczyznę, walczył o nią, bohatera tragicznego. Jakoś nie bardzo umiała pogodzić się z tą myślą, że może być polityk świetnie ubrany, nie umierający za ojczyznę, tylko po prostu umiejącym o nią walczyć słowem. Potrafił się dogadywać z politykami, umiał jakby udowodnić swoje racje. Mimo niechęci Piłsudskiego, rok później Korfanty otrzymał nominację na stanowisko wicepremiera rządu Wincentego Witosa, którą przyjął. Dopiero po upadku gabinetu Witosa Korfanty wrócił na Śląsk. Podczas plebiscytu Niemcy wojowali argumentem, że Polska zniweczy trzeci co do wielkości obwód przemysłowy na kontynencie, że zamkną się warsztaty pracy, że zapanuje nędza, w myśl zasady, że małpie nie trzeba dawać zegarka, bo go zepsuje. Korfanty uważał, że trzeba zdobyć ten przemysł dla Polski, że trzeba przede wszystkim umiejętnie rozgrywać z kapitałem niemieckim sytuację. To też nic dziwnego, że właśnie oskarżano go o sprzyjanie temu kapitałowi. Polska prasa na Śląsku zamierała. Gazety polskie miały najwyżej 18 tysięcy czytelników, a niemieckie 50 tysięcy. W tej ciężkiej sytuacji założyłem Polonię. Nieco później nadarzyła się sposobność nabycia drukarni polskiej Rzeczypospolitej w Warszawie. Przemysł nasz chciał nabyć pismo w Warszawie, aby opinię publiczną informować o znaczeniu Górnego Śląska dla Polski. Ponieważ Związek Górniczo-Hutniczy nie może nabywać przedsiębiorstw zarobkujących, musiał ktoś kupić i drukarnię i Rzeczpospolitą na swoje nazwisko. Książkami kupieckimi udowodniłem, że nie brałem za to żadnego wynagrodzenia, a miałem wiele kłopotów. I za tę moją bezinteresowną pracę zawodowi oszczercy śmieli mnie nazwać jurgieltnikiem niemieckim.
Mieli odwagę posądzić mnie publicznie o to, że sprzedaję Polskę ościennemu państwu. A ludzie, nie rozumiejący mej roli, potrafili nazwać moją pracę nielicującą z godnością posła i publicysty polskiego. Te interesy bardzo się nie podobały niektórym osobom, zwłaszcza sanacji górnośląskiej, której przewodził Michał Grażyński. Po przewrocie majowym Korfanty przeszedł do opozycji. Jako polityk wychowany w innych warunkach i tradycji ideologicznej niż Józef Piłsudski, nie potrafił zgodzić się na siłowe przejęcie władzy w suwerennym państwie. Konsekwencją tej postawy stał się spór toczony na łamach prasy i w Sejmie Śląskim z przedstawicielami nowej władzy. Korfanty zarzucał im prowadzenie złej polityki wobec Ślązaków i faworyzowanie przybyszy spoza województwa w obsadzaniu stanowisk w administracji czy w oświacie. Jednocześnie krytykował wrogi stosunek władz do mniejszości niemieckiej. Naraził się w ten sposób na ostre ataki, z których najboleśniejszym było postawienie go przed sądem marszałkowskim pod zarzutem zbyt ścisłych związków z kapitałem niemieckim oraz nadużyć finansowych. Sąd marszałkowski umorzył sprawę. Zaznaczył li tylko, że Korfanty wystąpił wbrew dobrym obyczajom kupieckim, co może być bardzo rozmaicie interpretowane. Po przejęciu Śląska nie brakło takich, którzy od razu chcieli zmienić całą administrację w Przemyśle, ponieważ była niemiecką. Kandydatów na dyrektorów było bez liku. Za jedyną zasługę i rekomendację wystarczał fakt, że urodzili się Polakami. Wiem, że sobie narobiłem wrogów wśród tych zawiedzionych kandydatów na dyrektorów, którzy tu napływali z całej Polski, z Rosji, Austrii, Bóg wie skąd. Dzięki moim zabiegom we władzach Związku Górniczo-Hutniczego zasiada dziś taka liczba uczciwych Polaków, że tylko nieuczciwi demagodzy mogą posądzać Związek o wrogie usposobienie dla państwa polskiego. Korfanty przez całe swoje życie miał tą świadomość, że pochodzi z biednej, ubogiej rodziny, śląskiej rodziny robotniczej. I my się dziwimy czasami, że Korfanty był taki zainteresowany możliwością uzyskania odpowiednich profitów, ale to wychodziło z jego doświadczeń z dzieciństwa. Po orzeczeniu sądu marszałkowskiego Korfanty stracił sporo zwolenników. Mimo to ciągle był uważany za wpływową i opiniotwórczą postać. Potwierdzeniem tego było uwięzienie go 26 września 1930 roku wraz z posłami Centrolewu w Twierdzy Brzeskiej. Pozostał po tym sądzie swoisty taki osad wątpliwości i taki, bym powiedział, osad pewnego zniesmaczenia, używając tego dzisiejszego terminu, w pewnych kręgach. O, coś jednak musi być na rzeczy. Nadzwyczajne komisje trapiły nasze przedsiębiorstwa, a pod wpływem Związku Przemysłowców byłego zaboru rosyjskiego prasa stołeczna, jak również i prasa lewicowa, krzyczały o oszustwach podatkowych na Śląsku. Tymczasem skarb większą część procesów podatkowych przegrał przed Trybunałem Administracyjnym lub wolał się ugodzić przed wyrokiem z podatnikami. I właściwie od tego uwięzienia w Brześciu razem z innymi działaczami opozycji trochę zaczął podupadać już na zdrowiu. Przebywał w różnych sanatoriach i w Czechosłowacji, i we Włoszech także. Tam się leczył na wątrobę. Korfantego później wielokrotnie w okresie Polski Ludowej oskarżano o różne rzeczy, obwiniano go. I pamięć starano się jednak zatrzeć, bo to była postać symboliczna dla bezpośrednich dążeń Ślązaków, chadecji śląskiej, do utrzymania polskiego charakteru Śląska. Świadomie ługano
przedstawiając mnie jako najbogatszego człowieka w Polsce, który zarobił miliony. Z bezczelnością rozszerzano wiadomości na łamach pism, że jestem właścicielem kopalń, że zakupiłem w Poznańskiem majątek, że nabyłem w Krakowie Grand Hotel, że posiadam w Zakopanem kilkanaście willi, że mam jakieś pałace w Szwajcarii, a w bankach zagranicznych miliony dolarów. Ideałem polityka w Polsce był biedny Józef Piłsudski, który mieszka w Sulejówku, chodzi w jednych spodniach, tak, pije cienką herbatę i cierpi biedę, tak jak i cały ten naród. A polityk, który ma pieniądze, który żyje na stopie, bym powiedział, no, przyzwoitej, był wrogiem. Ja bym się bał oskarżać Korfantego o jakąkolwiek korupcję. Było zbyt duże zaufanie do współpracy z przedsiębiorstwami, ze spółkami niemieckimi. Przez blisko rok piętnowano mnie jako złodzieja i oszusta podatkowego. W sanacyjnych pismach nakładano mi już kajdanki na ręce. Osadzano w więzieniu. Donoszono o mej ucieczce za granicę. Wszystko to było oszczerstwem. Te represje, które wymierzono w jego gazety, w niego osobiście, w jego poglądy polityczne, nie odniosły skutku zamierzonego. Uczyniły zeń męczennika. Kiedy w 1935 roku miała się rozpocząć kolejna faza procesów, Korfanty musiał z kraju udać się na emigrację. W kwietniu, kiedy Sejm Śląski został rozwiązany, poseł Korfanty stracił immunitet. W gruncie rzeczy groziło mu aresztowanie, do czego Korfanty nie chciał dopuścić, majątczkowe Brześcia. Uznał przecież Brześć za rekolekcje podobne do rekolekcji niemieckich, a zatem do uwięzienia go w Niemczech. Na emigracji wraz z Paderewskim, Hallerem i Witosem Korfanty utworzył tzw. Front Morsz, polityczne porozumienie działaczy centrowych, mające konsolidować opozycję przeciwko autorytaryzmowi i polityce Piłsudskiego. Także na emigracji przyczynił się do powstania Stronnictwa Pracy, którego został przywódcą. Po aneksji Czechosłowacji przez Niemcy wyjechał do Francji. Rok 1938 był rokiem niezwykle tragicznym dla rodziny Korfantych, bo zmarła matka pani Korfantowej, zmarł zięć, no i także syn Witold, który chorował na serce. Na żaden z tych pogrzebów Korfanty nie mógł przyjechać, ponieważ zostałby natychmiast aresztowany. Prokurator miał nakaz aresztowania i wojewoda Grażyński pilnował tego, żeby tej zgody Korfanty nie dostał. W kwietniu 1939 roku, po wypowiedzeniu przez III Rzeszę układu o nieagresji, z fałszywym paszportem potajemnie wrócił do Polski. Po 4 latach na emigracji trafił wprost do więzienia w Warszawie. Tam spędził prawie 3 miesiące, mocno zapadając na zdrowiu. Najbliżsi przyjaciele odradzali mu tego, mówili mu, że no, może jednak zostać ponownie aresztowany. Ale Wojciech Korfanty wrócił do kraju, no to na drugi dzień został aresztowany. Gdy mnie nie można było zrobić oszustem i złodziejem, zrobiono ze mnie zdrajcę narodu. Z całą świadomością kłamano, by mnie uśmiercić moralnie i zniszczyć materialnie. Nie oszczędzano mnie w walce partyjnej, ale gorsze, że nie oszczędzano mej staruszki matki, którą zbezczeszczono na łamach sanacyjnej prasy. Nie oszczędzono mej żony, nie oszczędzano dzieci. To jest zapłata za moje lata ofiarnej pracy dla Polski. W
Sanacja pozbyła się Korfantego, ponieważ obawiała się, że to on będzie tym przywódcą śląskim i zmobilizuje Ślązaków w obliczu nadciągającej konfrontacji, a nie Grażyński. Zwolniony z więzienia w lipcu 1939 roku, miesiąc później Korfanty zmarł. Były wypowiadane niesprawdzone i mam wrażenie, że do końca one nigdy nie będą sprawdzone, pogłoski o tym, że śmierć Korfantego nie była przypadkowa, że cele, w której siedział, wymalowano trucizną, i on oddychał tym i to spowodowało jego wewnętrzne obrażenia. Jego pogrzeb zgromadził na ulicach Katowic dziesiątki tysięcy ludzi i był wyrazem poparcia dla prowadzonej przez niego polityki niepodległościowej. Przed konduktem jeszcze szli z tymi odznaczeniami wszystkimi. Powstańców pełno było, po bokach ludzi pełno było. Trumna była wystawiona na powstańców tutaj w willi. No to też tłumy ludzi przechodziło tam. Na trumnie Wojciecha Korfantego została położona korona, ale korona była wykonana z cierni, korona cierniowa. Taka miało to symbolizować rzeczywiście tą drogę jego usłaną tymi przeciwnościami losu. Kondukt przeszedł przez Śródmieście, zatrzymując się w miejscach, z którymi Korfanty był związany. Od domu przy ulicy Powstańców do katedry, przez Plac Wolności, Gliwicką, na Sobieskiego, gdzie mieściła się redakcja Polonii, Mickiewicza, przez rynek do cmentarza przy Francuskiej. Nie było żadnej oficjalnej delegacji państwowej, a ówczesny wojewoda, który w Katowicach był na urlopie. W czasie pogrzebu nieznani sprawcy zdemolowali mieszkanie rodziny Korfantych. A uczestniczący w ostatniej drodze Korfantego pracownicy Urzędu Wojewódzkiego nazajutrz otrzymali wypowiedzenia z pracy. Była to ostatnia wielka manifestacja patriotyczna na Śląsku w okresie II Rzeczypospolitej. 11 dni później wybuchła II wojna światowa. Nie okazała się Polska taką, o jakiej marzyliśmy. Ale nie ustajmy w pracy i poświęceniu, aby z niej zrobić Polskę godną naszych marzeń. Muszę wyznać szczerze, że o innej Polsce wolnej i niepodległej śniłem. Ani na chwilę nie przypuszczałem, że taki mnie spotka w niej los.